gotowi z tym do jazdy? Jesteś gotowi do startu? Okej, okay, jedzie pociąg. 3, 2, 1. Zawsze chciałem skakać na rowerze, ale nie wiedziałem, że można skakać na rowerze. No jak tak miałem 7-8 lat, to próbowałem skakać na składaku. Jak byłem w gimnazjum, to przeprowadziłem się na Ursynów i tam jak pierwszy raz to zobaczyłem, to zobaczyłem, że naprawdę jest taki sport i naprawdę można coś takiego robić. Już po tygodniu latałem 6-metrowe hopy. Na szczęście miałem wtedy zbroję, full face i tak dalej, byłem przygotowany, więc w sumie z tygodnia na tydzień jakaś nowa sztuczka przychodziła. Dartmoor marka powstała 8 lat temu. Początki były jak to zwykle troszkę trudne, jedna rama, kilka części. Sukcesywnie poznawało się nowych ludzi. Filmiki, których tak naprawdę buzowały, pierwsze filmy Rysa. No i wtedy jeździłem bardzo dużo, codziennie katowałem. Dzieciakiem z głową, która wybuchała od pomysłu. Musiały spotkać się właściwe osoby. Janek, który zdecydowanie zmienił koncepcję powstawania produktu. Produkty zaczęły powstawać w głowie osoby, która sama jeździła i świetnie znała sprzęt. Rozrysowałem na kartce, co jest dobre w rowerze, co jest niedobre i na podstawie tych dobrych pierwszą geometrię ramy zbudowałem, które tam przesłałem do Gliwic, oni zrealizowali na podstawie tego pierwszy prototyp. I to już właśnie był pierwszy 2.4 i 2.6 player. No i się okazało, że ludzie, którzy zaczęli na niej jeździć, mówili, że naprawdę jeździ się dobrze, pomimo tego, że jest bardzo brzydka. I w sumie zakochałem się od razu w tej ramie. Tak jakby wskoczyłem na nowy poziom. Jak zobaczyłem pierwszy edit Szamanków, to w ogóle mi wtedy głowa wybuchła. Moja przygoda z jeżdżeniem zaczęła się w 2007 roku, no i mi nie wychodziło, ale jakoś się wkręciłem, zacząłem więcej jeździć. Jeździłem codziennie, trenowaliśmy dużo z bratem. Po prostu z czasem ta praca, ten wysiłek, ta energia, ta pasja zaczęła przynosić efekty. No i powoli to przerodziło się w to, co jest teraz, czyli taką dużą rodzinę, którą tam się bawimy, razem chodzimy na imprezy, robimy projekty. Tak naprawdę przerodził się jakiś to taki tryb życia, że w sumie wszystko się robi teraz pod rower, żeby był czas na to, żeby można było pojeździć. Cały czas mamy kontakt z zawodnikami, ten team odświeżamy, pojawiają się nowe osoby i to jest takie fajne, tak? Wzajemnie się napędzamy. Spotykamy się z kumplami na jakiejś miejscówce, razem jeździmy. Gadamy o tym, co mamy do zrobienia, pracujemy razem nad projektami. Jest bardzo przyjazna atmosfera w porównaniu do innych dyscyplin. Nigdzie nie ma takiego klimatu, nigdzie. Ludzie, których znam od początku, cały czas z nimi mam bardzo dobry kontakt i to są moi najlepsi przyjaciele. Każdy czerpie zajawkę z czego innego. Jedni są pro-riderami, którzy robią niesamowicie skomplikowane i stylowe triki. Ja na przykład uwielbiam budować tory rowerowe. Jest to bardziej kreatywne zdecydowanie. Mogę zrobić to, co mi się podoba. Bo to wszystko musi funkcjonować razem. Człowiek, rower i trasa. Quarter mile down, tell you what you may see. Three men hanging from a dead tree. Boots on, eyes gone, hands worn to the bone with the gloves on.
eyes, swear that they were watching me. Tore up, begging. Eyes gone, hands worn to the bone. Love. Eyes gone, hands wandered long, lost. Czy na UC36TL zerwałem więzadło krzyżowe. W następstwie tego musiałem przejść dwie operacje kolana, które wyłączyły mnie na sezon z jazdy na rowerze, ale przez ten czas bardzo się zainteresowałem tym właśnie, jak są budowane ramy, jak są składane, jakie są materiały. No i gdzieś tam zacząłem się interesować też programami odpowiednimi do projektowania tego sprzętu. I w zasadzie to się rozwija aż do teraz. Ludzi związanych z Dartmoorem jest bardzo dużo. W różnych kategoriach rowerowych, w różnych dyscyplinach jeżdżą i każdy się bardzo specjalizuje. To jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś jest bardzo wyspecjalizowany w konkretnej dziedzinie, w konkretnej kategorii rowerowej, to jest w stanie nam przekazać bardzo dużo dokładnych informacji. Przekazuje uwagi, przekazuje to, co dla mnie jest ważne. Jakieś cenne uwagi i spostrzeżenia odnośnie części, odnośnie ram. Co jest dla mnie na plus, co jest na minus, do czego się muszę przyzwyczaić i co lubię, czego nie lubię. Jakaś koncepcja, która dosyć przeważnie długo się rozwija w mojej głowie, na którą się zastanawiam, jak gdzieś sobie najpierw w głowie zbuduję ten kształt, to potem przychodzi czas, że go szkicuję na kartce, a potem zaczynam go już budować w komputerze. Jeżeli stwierdzam, że jest już w miarę to, co bym chciał, wtedy projekt jest wysyłany na Tajwan, gdzie jest realizowany prototyp. Te nasze produkty przechodzą pewną drogę. Rzutem jest przygotowane kilka prototypów. Jeden zostaje u mnie, żebym miał do niego całkowity wgląd. Te części idą też do zawodników, którzy bardziej je testują na to, czy normalna osoba bez wiedzy jakiejś technicznej jest w stanie obsłużyć tą część. Czy wytrzyma ona długą jazdę? Zawsze nam się wydawało, że katujemy części opór, a okazywało się, że nie, że inni potrafią bardziej. Mamy taki team chłopaków, którzy bardzo dużo katują, jeżdżą codziennie. I oni się uczą sztuczek nowych, przy czym sprzęt dostaje bardzo, bardzo mocno. Jak się czegoś uczysz, to na początku nie lodujesz tego prosto. Puszczasz rower, walisz rowerem, no i to jest prawdziwe życie części rowerowej.
wiele uwag i komentarzy, wiele testów sprzętów, to właśnie jest ich rola. Kiedy powstaje prototyp, w którym już nie ma żadnych problemów, wszystko jest dobrze są spasowane, wszystkie rozwiązania techniczne w nim funkcjonują, kiedy jesteśmy zadowoleni z tego też, jak wygląda graficznie, to tak, zaczyna się produkcja. Rzeczy produkowane na Tajwanie to naprawdę są rzeczy wysokogatunkowe. Tam jest koncentracja tego przemysłu, tam są wyspecjalizowane fabryki, wyspecjalizowane zaplecze. Duża część mojego życia kręciła się i kręci, tak, teraz już od ładnych kilku lat od strony zawodowej, ale kręci się wokół kółek rowerowych i szkoły średniej to się zaczynało. Na pewno Andrzej jest takim głównym fundamentem całego Dartmoora. Myślę, że jestem osobą, która tutaj łączy pracę i pasję wszystkich osób, które są w to zaangażowane. Andrzej jest osobą, która bardzo dobrze sobie w tym radzi. Fotografowie, filmowcy. Tu jest też kolejna grupa osób, które tak naprawdę bardzo, bardzo dużo dla tej marki zrobiły, robią i też będą robić. Powstają filmy, powstają zdjęcia. My te materiały staramy się w ciekawy sposób zaprezentować. Wykorzystujemy oczywiście do tego internet. Szachu to jest mój kolega, który obejrzał cały internet. Nagle się okazało, że ta wiedza jest przydatna. No ja jestem miłym chłopakiem z internetu, który ci odpowie na maila. Ale też prowadzę kanały na Vimeo, na YouTubie, teraz na Vital MTB. Wszystko, co wchodzi na Facebooka, tak 99% to jest to, co ja, no ja to wrzucam. Z
stawiamy przede wszystkim na ludzi, czyli stawiamy na zawodników, stawiamy na team, który jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. Zarówno jeśli chodzi o street, jesteśmy bardzo silni, jeśli chodzi o dirt oczywiście, ale mamy też dobrych chłopaków, dobrych zawodników w downhillu, w enduro, we freeridzie. Cieszymy się, że na przykład z Szymonem Goćkiem czy z Dawidem mogliśmy przejść tak naprawdę długą drogę od początków, kiedy ten talent dopiero zaczął się rozwijać, do momentu, kiedy Szymon staje się tak naprawdę jednym z lepiej rozpoznawanych tutaj zawodników w Europie. Na zawodach jest tłum, przeważnie wielki tłum, który krzyczy. I pierwsze miejsce, Szymon Goćek Szama! Jest presja, ale jest też adrenalina, która pomaga. Czasami wychodzę na rower polatać sobie bokiem, porobić jakieś trójki, a czasami wychodzę z buzacją i katuję grube triki. Nie wiem, od czego to zależy, od samopoczucia, czy od dnia, czy od filmiku, który obejrzałem dzień wcześniej. Nie da się ukryć, że każdy, kto gdzieś tam jest wysoko w tym sporcie, ma takie ciśnienie, żeby się pokazywać, żeby pokazać to, że jest naprawdę dobry, to, że przekracza pewne granice. Kiedy Janek mi powiedział o tym pomyśle, strasznie się nim zajarałem. Plan był taki, że pół godziny przed startem pociągu mieliśmy się na szybko rozstawić z rampą. Mieliśmy na szybko wytestować skok i zrobić backflipa nad pociągiem. Pogoda trochę nam popsuła plany, zaczęło padać. Padało całą noc, całe rano. Na początku, kiedy zaczęliśmy się rozpędzać z autem, myślałem, że się nie uda, bo samochód musiał się napędzić do 65 km na godzinę. Nie. Zapytałem się Szymona, Szymon, czy myślisz, że damy radę, bo jeżeli nie damy, to nie musisz skakać. Szymon, pomimo, że był bardzo spokojny, to powiedział, że on skoczy dzisiaj i zrobimy ten projekt.
Da radę szybciej? Da radę. Udało się. Tak byłem zadowolony. Po tak długich przygotowaniach udało się to zrealizować. To jest zajebista sprawa. Chodzi o to, żeby tą scenę budować, tak? Żeby tą scenę wspierać, żeby byli rajderzy, żeby była infrastruktura, żeby mieli gdzie jeździć. Na rowerach Dartmoora można pojeździć na Dirt Parku. Są one udostępnione dla każdej osoby, która tylko sobie tego zażyczy. Miasta nie budują dirt parków, budują je ludzie. Budują je ludzie przeważnie za darmo, dlatego że chcą mieć gdzieś jeździć. I to jest bardzo ważne. Bawimy się tym. Cieszy nas to. Staramy się to robić jak najlepiej. Robię to, bo to lubię i nie robię tego na siłę. To jest taka nisza, w której nie czujesz, że pracujesz. Czasem jest to ciężka praca, a czasem jest to coś fajnego, w szczególności wtedy, kiedy te efekty widzimy, że są. Ta praca, która została w dany projekt włożona, przynosi jakieś dobre rezultaty. Bardzo lubię, jak widzę ludzi, którzy jeżdżą na Dartmoorze. Ważne jest, żeby ludzie jeździli, jak widzę, że ludzie jeżdżą i że mają z tego fan, spotykają się razem na rowerze, to jest najfajniejsze. Przede wszystkim rowerze chodzi o to, żeby czerpać z tego jak największą przyjemność, a jeżdżenie z kolegami jest najlepsze. Nie wyobrażam sobie mojego życia bez zjazdu tak naprawdę i bez tej adrenaliny, która towarzyszy właśnie przy starcie. W życiu mamy jedno, nigdy nie wiadomo, co się może zdarzyć, więc ja uważam, że trzeba się uśmiechać i napierdalać do przodu.